Rząd zgodził się na wszystko. Chodzi o miliardy złotych Krajowy Plan Odbudowy. Politycy lewicy po spotkaniu z premierem. Lewica jako jedyny klub, obok koła poselskiego Szymona Hołowni, złożyła swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją, przekazał po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim Robert Biedroń. Europoseł lewicy poinformował o wynikach negocjacji. W Sejmie we wtorek rano premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu oraz klubu PiS spotkali się z politykami lewicy. Tematem rozmowy były uwagi lewicy do Krajowego Planu Odbudowy KPO. Po spotkaniu Robert Biedroń powiedział, że lewica doprowadziła do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją na temat Funduszu Odbudowy. Spotkaliśmy się ze stroną rządową, by przedyskutować 6 ważnych punktów związanych z naszymi propozycjami, przekazał. Wynik negocjacji. Jednym z warunków poparcia dla propozycji rządowych jest zapisanie w KPO 75 tysięcy mieszkań na wynajem. Drugą ważną kwestią jest kwestia szpitali powiatowych, które przez lata były zamykane, niedoinwestowane. Wynegocjowaliśmy 850 milionów euro na wsparcie dla tych placówek, wskazał Biedroń. Jak dodał, przynajmniej 30% z KPO trafi do samorządów. Natomiast 30 milionów euro trafi dodatkowo dla branż szczególnie dotkniętych przez pandemię, dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Rząd przedstawi szczegółowy plan wydatkowania środków, powstanie komitet monitorujący wydatki z udziałem związków zawodowych, poinformował Biedroń. Komitet ten będzie zrzeszał przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu. Będziemy patrzeć rządowi na ręce, zapowiedział europoseł. Polityk lewicy podkreślił, że rząd zgodził się na wszystkie warunki. Dla nas ważne jest, żeby te środki trafiły do Polski, zaznaczył. Zapraszamy do współpracy opozycję, jeżeli są siły, które chciałyby się przyłączyć i wynegocjować w rozmowie z rządem więcej, apelowali politycy lewicy do innych ugrupowań. Terlecki, dogadaliśmy się w kluczowych kwestiach. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wskazała po spotkaniu, że dyskusja była merytoryczna, konstruktywna i bardzo rzeczowa oraz konkretna. W duchu odpowiedzialności za państwo, racji stanu, interesu państwa, ale przede wszystkim interesu Polaków, interesu społecznego, oceniła. To są oczywiście trudne rozmowy, bo z obu stron padają poważne argumenty, ale znaleźliśmy możliwość dogadania się w tych kwestiach kluczowych. Myślę, że to jest najważniejsze przesłanie, oświadczył szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jak relacjonował, w czasie spotkania rozmawiano o kluczowych sprawach zarówno dla PiS, jak i lewicy. Rozmawialiśmy o kwestii i funduszy przeznaczonych na służbę zdrowia, szpitale powiatowe. Rozmawialiśmy o problemie mieszkań, bardzo ważny temat i dla nas, i dla lewicy, mówił Terlecki. Jak dodał, rozmawiano też o pomocy dla przedsiębiorców, szczególnie dla sektorów mocno dotkniętych pandemią, takich jak turystyka czy gastronomia. Rozmawiano też, mówił, o komisji monitorującej Krajowy Plan Odbudowy. W czasie, gdy prowadziliśmy te rozmowy, które były bardzo konkretne i sporo czasu trwały, poprzedzały je rozmowy naszych ekspertów i ministrów. W tym samym czasie Platforma urządzała awanturę pod drzwiami sali, więc to też świadczy o tym, jaką mamy sytuację w opozycji, zauważył Terlecki. Cieszymy się, że jest ugrupowanie, które poważnie podchodzi do problemu, który wydaje się być w najbliższym czasie najważniejszy dla Polski, dodał polityk PiS. Czym jest Krajowy Plan Odbudowy? Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z instrumentu odbudowy i zwiększenia odporności. Wartość instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.
Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek. Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w 5 obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki 18,6 miliardów złotych, zielona energia i zmniejszenie energochłonności minus 28,6 miliardów złotych, transformacja cyfrowa 13,7 miliardów złotych, dostępność i jakość ochrony zdrowia 19,2 miliardów złotych, zielona i inteligentna mobilność 27,4 miliardów złotych. Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unia Europejska, koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy, nie ma w Zjednoczonej Prawicy. Ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska.